Nie chodzę po lekarzach, bo brak już całkowicie zdrowia wtedy. Trzeba być zdrowym, żeby chorować teraz, w tych czasach. Dokładnie. Jedzenie na przykład no, na prądzie, pani oszczędza, na wodzie, no na czym? Na wodzie, na prądzie. Na czym się da? Na czym się tylko da. A jeśli jest potrzeba, no to idzie się prywatnie do lekarza. A prywatnie pani chodzi? Ile te wizyty kosztują? Około ile tak mniej więcej wizyta najtańsza taka? Od ilu się zaczynają? Po 150 zł jedna wizyta. Jak pani myśla, że ten NFZ tak nie funkcjonuje? Tyle lat pani składki płaciła i tak dalej na ZUS? Właśnie, że to jest bolączka. Pani myśli tak prywatnie? Powinno być dojście do lekarza bez problemu. Dobra. No, dziękuję. Do widzenia, nie przeszkadzam. Wiele rzeczy trzeba sobie odmawiać. Czyli na przykład jakie? Jedzenie na przykład no, na prądzie, pani oszczędza na wodzie, no na czym? Na wodzie, na prądzie. Na czym się da? Na czym się tylko da. Czy luksusowo się nie żyje w tych czasach? No nie. Czy pani uważa na przykład, żeby jakoś przeżyć? Luksusowo to mogą żyć. A na jedzeniu na przykład? Dużo. Ile powinno się, o właśnie, ile emeryt powinien zarabiać, żeby był zadowolony? Znaczy no, emerytury ile powinien mieć? Żeby mieć... Tak, żeby godnie żyć w Polsce. O, około 5000. Emeryt. A młody? Małe mieście. Ile powinien mieć tak, żeby przeżyć, nie martwić się? No młodym to bardzo współczuję dzisiejszego czasu. Jak emeryt 5 musi mieć? No, bardzo ciężko. Z 15 by na 15 młody musiał mieć? Oczywiście, że tak. Co pani je jakieś takie droższe jedzenie na przykład, czy musi pani skromniej? Nie, skromniej. Skromniej oczywiście. A. Można ugotować obiad, który starczy też i na dwa dni. Ta 13 pani pomogła, 14 emerytura. Bardzo. Oczywiście, przydało się. Że tak. Oczywiście, że tak. To już jest takie łatanie dziury. A wolałaby pani na przykład całą emeryturę większą zamiast tej 13? Wolałabym. O ile? Tak, żeby co miesiąc było więcej? Ale to już przepadło. Już tyle lat, co jestem na emeryturze, także... Nie wie pani, wierzy pani, że podwyższą? W to, żeby ona była aż tak wysoka. Jak sobie rząd radzi? Jest pani zadowolona, czy nie? No, ja się wolę nie wypowiadać na ten temat. Nie. A co jest do zmiany? Tak, żeby pani była zadowolona. Jest coś takiego, co by pani zmieniła w kraju? Oprócz tych emerytur? Lecznictwo. O, właśnie, lecznictwo. Ile się czeka na specjalista na NFZ? No dosyć długo. Dosyć długo. To zależy też do jakiego specjalisty. Najdłużej pani ile czekała tak na przykład około? Wie pan, nie czekam. Wolę nie chodzić po lekarzu. Pani nie chodzi już. Dobre moje pytanie na temat drożyzny. Jak pani sobie radzi z drożyzną? Sądza internetowa. Czy wystarczy na wszystko i tak dalej? Jak to wygląda? Dobrze wygląda. Tak? Nie jest tak źle. Ale nie zważa pani drożyzny? No zraża. Jak najbardziej. Ale pani sobie jakoś radzi, tak? Muszę. Ile emerytury? Może pani powiedzieć za ile lat pracy? No nie mam wysokiej takiej emerytury. Nie mam wysokiej emerytury po 25 latach pracy, ale... Czy co, musi pani oszczędzać jakoś, czy...? No, oszczędzać muszę. W jaki sposób można oszczędzać w tych czasach? Wiele rzeczy trzeba sobie odmawiać. Czyli na przykład jakie? Nie chodzę po lekarzach, bo brak już całkowicie zdrowia wtedy.